zmieniają. Kiedy taki człowiek wjedzie na ramble, mówią, że to islamista. Nie, to nie jest islamista, ale terrorysta. On terrorysta i ja stanę, on islamista. No terrorismo! No terrorismo! No terrorismo! W czasie demonstracji odczytano też manifest wyznawców islamu. Apelowano w nim do lokalnych i centralnych władz, by wspólnie zastanowić się, w jaki sposób można walczyć z problemem radykalizmu. Wraz z muzułmanami przez ramble szło też wielu Hiszpanów, którzy nie są wyznawcami islamu. Mieszkańcy Barcelony, z którymi rozmawiał wysłannik polskiego radia, podkreślali, że nie można łączyć islamu z aktami terroru. Do podobnych demonstracji muzułmanów doszło też w Granadzie, Taragonie i Ripoll. Wszystko działo się w czasie, gdy policja potwierdziła, że zabiła 22-letniego Younesa Abu Yakuba, ostatniego z terrorystów odpowiedzialnych za czwartkowe zamachy, który pozostawał na wolności. W sumie w podwójnym zamachu w Barcelonie i w Cambrils zginęło 15 osób. Przenosimy się do kraju. Mieszkańcy gminy Sośno w powiecie zawoleńskim w województwie kujawsko-pomorskim proszą o pomoc. To jedna z najbardziej poszkodowanych w wyniku zeszłotygodniowej nawałnicy. Na Kujawach i Pomorzu mieszkańcy ponieśli ogromne straty. Domy wielu z nich zostały uszkodzone, niektóre nie nadają się już do zamieszkania. Najbardziej potrzebne są materiały budowlane i ręce do pracy. Anna Czajka, sołtys Tonina, niedawno skończyła remont domu. Prace trwały 10 lat. Po zeszłotygodniowej nawałnicy czeka ją kolejny remont, bo fura porwała dom. To był jeden wielki szum i tego ja nawet nie słyszałam, że my nie mamy dachu nad głową. Nie? U domu mi zalało, zerwało dach. Jeden, drugi i u syna, u Kujacka też. Dodaje 70-letnia pani Bernadeta z Sośna. Do tej pory w jej domu nie ma prądu. Jej rodzina funkcjonuje dzięki agregatowi. Przez pierwsze 48 godzin to agregat jeździł po wszystkim w koło, no bo nikt nie miał tutaj agregatu, my mieliśmy, więc trzeba było pożyczać sobie, pomagać jak najwięcej. Teraz najbardziej potrzebne są materiały budowlane. Byłoby super, apeluję, bardzo proszę o pomoc. Leszek Stroiński, wójt gminy Sośno. Idzie zima, więc tu też nie ma na co czekać. W gminie Sośno zniszczonych jest ponad 400 domów i ponad 700 budynków gospodarczych. Mieszkańcy zaczęli się organizować i wzajemnie sobie pomagać, ale bez pomocy innych będzie trudno. Jesteśmy z Uniwersytetu Łódzkiego. Tak, czekaliśmy studentów, pracowników i przyjechaliśmy tutaj, żeby wspomóc Państwa w tym nieszczęściu. Potrzebujemy wszystko i bierzemy wszystko, co jest potrzebne w tym momencie, a na stronie www.dlasośna.pl można znaleźć wszystkie informacje, które są niezbędne do tego, aby pomóc. Sośno, Tatiana Adonis. Czas na prognozę pogody. W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, nad ranem gdzieniegdzie rozpogodzenia, miejscami przelotne opady deszczu. Na wschodnim wybrzeżu i na północnym wschodzie początkowo możliwe burze. W partiach szczytowych Tatr okresami przelotny deszcz ze śniegiem. Temperatura na przeważającym obszarze od 10 do 13 stopni. Chłodniej na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich od 7 do 9. Wiatr słaby i umiarkowany, podczas burz porywisty. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5,5 minuty po drugiej. Powtórka programu. Rozmowa Polskiego Radia 24. Rafał Burmistrz, Kukiz 15. Panie pośle, sprawa Rafała Wójcikowskiego, świętej pamięci, znana jest panu szerzej, aniżeli przedstawiają to media? Chyba trochę tak, ale to na pewno jest to dziwna sprawa i trzeba zbadać wiele wątków, właśnie jej dotyczących. Dziś rozmawiałem z posłem Gryglasem na antenie TVP Info i wie pan, sam na to wpadłem zupełnie przez przypadek. Właściwie każdy polityk miał o Smoleńsku do powiedzenia wszystko. Każdy się znał na samolotach, każdy się znał na torach, ścieżkach. Każdy był ekspertem odbudowy samolotu. Natomiast większość z tych polityków licencji nie ma. Natomiast ma prawo jazdy. Jak to jest możliwe, że akumulator z samochodu znajduje się 20 metrów od samochodu? Bez urwanych klem, bez urwanych przewodów, sam kołusieńki akumulator. No widzi pan, to jest jeden z wielu elementów, zagadkowych elementów dotyczących właśnie tej sprawy. To jest jeden element, drugi element dotyczący jednej z osób, która pojawiła się na miejscu tego zdarzenia. Kolejny element to jest to, że poseł Rafał Wójcikowski 2 tygodnie przed śmiercią mówił o wizycie smutnych panów, którzy, konkretnie mówią o Żydów, którzy artykułowali wobec niego prośby. On sformułował nawet jeszcze troszkę inaczej. Powiedział w ten sposób, że nigdy się nie spodziewałem, a właściwie nie wierzyłem w to, że jak się zaczyna zarabiać 1 000 000 pierwszy czy 2 000 000, no właśnie, dokładnie tak. I
ten wątek również należałoby zbadać. Kolejny wątek dotyczy tego, o czym mi sam Rafał Wójcikowski mówił chyba w przedostatniej rozmowie przed śmiercią, o pewnych rozwiązaniach, które szykował, które dotyczyły ustawy hazardowej. Chodziło o to, żeby pieniądze właśnie z hazardu docierały tam, gdzie powinny, czyli do budżetu państwa, a nie tam, gdzie docierają, czyli w różne dziwne miejsca, prawda? Także to jest jakby kolejny wątek. Natomiast no, dzisiaj ma być przeprowadzony eksperyment procesowy na trasie S8. No i zobaczymy, może się pojawią jakieś kolejne wątki, kolejne informacje, które przybliżą nas do prawdy. Biegli rzekli, że podczas wypadku przewody hamulcowe raczej nie ulegają tym kształceniu. Nie wiem, ale też jestem zdziwiony jak gdyby tym, że doszło do tego wypadku, bo wracając z pogrzebu Rafała Wójcikowskiego, byłem w miejscu tego zdarzenia i generalnie tam to jest droga prawie że prosta, ale lekki łuk. I nie wiem, jak mogło tam w tamtym miejscu akurat dojść do wypadku, tym bardziej, że wtedy chyba nie było zbyt wielkiego ruchu. A Rafał no nie był amatorem, jeżeli chodzi o prowadzenie samochodu. Nie był indywidualistą, to wielkim. No to wielkim był indywidualistą i dzisiaj tego żałuję, ale nie raz, nie dwa dochodziło między nami do pewnych nieporozumień, sprzeczek nawet i źle się z tym dzisiaj czuję. Facet, przepraszam, miał doktorat. Znaczy, mówię o nim facet, bo on taki właśnie był i on bardzo lubił, jak się do niego podchodziło też szczerze. No, lubił szczerość. On przecież szczerze was zostawił, poszedł do sali kolumnowej głosować, bo czuł, że taka jest potrzeba. No, on miał taką potrzebę, my takiej potrzeby nie mieliśmy. My w tamtym czasie właśnie pamiętnego grudniowego dnia wychodziliśmy z założenia, że obrady powinny się odbywać na sali plenarnej i nie należy uciekać do żadnej sali kolumnowej. No, a gdyby była zajęta sala kolumnowa, to gdzie? Do Sheratona, Mariota, na Stadion Narodowy? Nie. Nam zależało bardzo mocno na tym, żeby marszałek Kuchciński w tamtym czasie zaprowadził porządek na sali plenarnej. A jemu zależało na tym, żeby w ogóle porządek panował w Sejmie. To różniło? To była jedyna różnica? Bo Rafał jeszcze podchodził do niektórych spraw w taki sposób niekonwencjonalny, za bardzo chyba wchodził w szczegóły. No ale każdy pomiędzy sobą, on był taki, no ludzie się różnią po prostu. Myśli pan, że ta sprawa doczeka się wyjaśnienia od początku do końca? No nie wiem, postępowanie przetrwa 7 miesięcy i mam nadzieję, że dowiemy się czegoś więcej, ale od prokuratury niekoniecznie od dziennikarzy, bo różni dziennikarze różne wątki z różnym natężem podnoszą. A może warto zwrócić się do Platformy i do Nowoczesnej, bo powołać taki zespół poszkodowanych w kolizjach drogowych i w wypadkach. Ja po Platformie, po Nowoczesnej czego się dobrego nie spodziewałem i czego się nie spodziewałem. Także się pan spodziewa po Kukiz 15? Po Kukiz 15 spodziewam się tego, że w czasie doprowadzi do pewnych rozwiązań, które wzmocnią obywatela chociażby w swoich prawach, że dojdzie do uchwalenia nowej konstytucji i pojawią się rozwiązania, które uzdrowią tą sytuację na dzisiaj chorą, ponieważ no, mamy tutaj jakieś niedomówienie, jeżeli chodzi o zakres kompetencji poszczególnych organów państwa. Mamy tutaj do czynienia z niezrozumiałym zakresem kompetencji prezydenta. My chcemy wzmocnić uprawnienia prezydenta. No jest taki szereg różnych elementów, chociażby dotyczących wymiaru sprawiedliwości. Zależy nam, żeby te sprawy odbywały się dzień po dniu, a nie trwały latami, 3-10 lat. To jest zły kierunek, to są złe rozwiązania. I marzy wam się jakaś taka partyjka przy prezydencie? Panie redaktorze, my jako Kukiz 15 będziemy się wpisywać we wszystkie dobre rozwiązania. Jeżeli ktoś będzie proponował coś dobrego, to my, jak to się mówi, obiema ręcyma będziemy się w to wpisywać. Ja w takim razie dopytuję, czy taka partyjka republikańska z inicjatywy pana prezydenta powstała czy założona, to jest to, co by was satysfakcjonowało? Nie, no, my jesteśmy ruchem obywatelskim. Nie wiem, jak pan redaktor doskonale wie, nie jesteśmy partią polityczną, jesteśmy stowarzyszeniem. Ba, wy się nawet partyfikacją brzydzicie. Brzydzimy się, dokładnie. Tak. Brzydzimy ale się. To jest na dziś, bo nie wypada za bardzo stowarzyszeniu przemianować się w partię polityczną, tak? Panie redaktorze, jest kiedy powstaje nowa inicjatywa? Kiedy jest taki zespół, do którego może wejść i Kukiz 15? I co cicho przebąkują też posłowie PSL-u? I nie wykluczone, że PSL. No mogłaby powstać taka dosyć poważna siła na scenie politycznej. Liczą się, panie redaktorze, cele, które chcemy osiągnąć, a nie formy, które mogą
mną do nich prowadzić. Słyszałem, że są tacy, którzy optują też za programem Cela Plus. To o takich pan celach mówi? Chodzi o tym, co niesie za sobą Kukiz 15, czyli za większym upodmiotowieniem obywatela i za tym, ażeby priorytetem były dobre rozwiązania dla Polski i Polaków, a nie dla partii politycznych. Słyszał pan o domu historii europejskiej? Coś mi się obiło w uszy, ale byłem teraz troszeczkę nieobecny. To jest takie miejsce, które zostało oddane do użytku w maju tego roku. Pochłonęło 50 milionów euro. Rocznie kosztuje 2 miliony euro. Jest tam przedstawiona historia XX wieku. Najbiedniejsi są tam Niemcy, którzy zostali wypędzeni z Polski. Henryk Sienkiewicz jest nacjonalistą. Piłsudski ma swoją figurkę razem z innymi dyktatorami. I tak to w wielkim skrócie wygląda. Panie redaktorze, z zakłamaniem historii mamy miejsce do czynienia na co dzień. Także nic dziwnego, że jakieś dziwne inicjatywy pojawiają się właśnie na obszarze, że tak powiem, tym europejskim. Wie pan, tak samo jak nasze relacje polsko-niemieckie, polsko-rosyjskie, my musimy przede wszystkim dbać o to, ażeby ten przekaz od nas płynący był jak gdyby jednoznaczny. No, z faktami się nie dyskutuje i wydawanie takich olbrzymich pieniędzy przez struktury unijne na tego rodzaju inicjatywy, to jest jakiś skandal. No dobrze, to jest tylko muzeum dotyczące, czy też miejsce eksponowania tego, co ma łączyć, a nie tego, co dzielić. Tylko, no, ale dzieli, wie, ale dzieli. Chyba bardziej dzieli, aniżeli łączy. To być może taki był zamysł. Nie ma tam ani słowa o Sobieskim, ale to rzecz wiadomo, to nie jest XX wiek, ale nie ma tam ani słowa o wojnie polsko-bolszewickiej. No właśnie. A ponoć my się robimy tym, że uratowaliśmy Europę Zachodnią przed bolszewizmem i przed sowiecką zarazą. No to jak to jest? No bo to jest oczywista oczywistość. No to jest tak oczywista, że nikt na to nie zwraca uwagi. Natomiast no to pytanie chyba należałoby zadać, nie wiem, Donaldowi Tuskowi, Junckerowi, Verhofstadtowi. Ale co Donald Tusk może odpowiedzieć jako historyk? Ale dlaczego właśnie takie miejsca powstają, pozbawione takich elementów historycznych, które faktycznie miały miejsce, no to bez dwóch zdań. Polacy powstrzymali bolszewizm w 1920 roku i to powinno na pewno znaleźć się na kartach historii, również europejskiej, nie tylko polskiej. Jak pan myśli, reparacje mogą pomóc w uzdrowieniu tej chorej lekcji historii współczesnej? Na pewno powinniśmy z taką inicjatywą wyjść w sposób oczywiście bardzo dobrze przygotowany. Ponieśliśmy olbrzymie straty po II wojnie światowej. Bardzo dobrą inicjatywą Platformy Obywatelskiej wywołał Marek Jakubiak, Kukiz 15, trzeba przypomnieć. Według senatora Platformy Obywatelskiej, Jana Rulewskiego, największe straty podczas II wojny światowej poniosła Rzesza, Niemcy. Panie redaktorze, ja mam wrażenie, że pan Jan Rulewski i wielu zasłużonych w przeszłości działaczy też Solidarności, no on też się pogubił. Pogubił się, ja się nie podpisuję pod tymi jego złotymi myślami, które bardzo często artykułuje. No, mam wrażenie, że skrzywił się akurat będąc w tym ugrupowaniu, które na dzisiaj reprezentuję. W którą stronę się skrzywił? W stronę lewacko-liberalną, panie redaktorze. No, być może to jest takie nawiązanie do pierwszej Solidarności, takiego ruchu prospołecznego, takiego wolnościowego. Panie redaktorze, jak pan wie, ja też jestem człowiekiem Solidarności, tak mogę siebie określić. Ja akurat nie zwichrowałem się w tą stronę, bo w mojej ocenie ta strona, w którą idzie Platforma Obywatelska, jest bardzo złym kierunkiem i dla Polski, i dla Polaków. No to jak dla człowieka. Platforma była zawsze, Platforma była aspołeczna, antypracownicza i na przestrzeni tych 8 lat doskonale można było ale była za to jako Unia Wolności, chociaż był utożsamiana z ugrupowaniem takim inteligenckim. No, inteligenckim, tak. Ładnie pan to powiedział, rzeczywiście drogie garnitury, piękne koszule, okrągłe zdania, rzeczywiście z tym można utożsamiać Platformę Obywatelską, Unię Wolności. Natomiast wydaje mi się, że na dzisiaj sprawy idą w zdecydowanie lepszym kierunku, niż to miało miejsce jeszcze niedawno. No proszę mi powiedzieć, jak to jest, że bohater tamtych czasów, Lech Wałęsa, były prezydent, kiedyś od czci i wiary właśnie przez partię inteligencję, kiedy wyzywany i, że tak powiem, wskazywany palcem, że to jest taki, jak nie jesteś inteligentem, to głosujesz na Wałęsę.
Nagle jest on niezawodny do czegoś takiego pięknego wsparcia. Właśnie z tych środowisk. Mówić pan, to jest proste, panie redaktorze. Platforma Obywatelska potrzebowała swoich bohaterów, dlatego wykreowała, jak gdyby po długim okresie napiętnowania, krytykowania Lecha Wałęsę, panią Krzywonos, Jana Rulewskiego. No i ma tych swoich bohaterów, jak gdyby tej historii, którą ponoć oni utożsamiali, jak gdyby oni to firmują i firmują tym samym Platformą Obywatelską i wiele osób, które były zżyte albo które bardzo mocno wierzyły Lechowi Wałęsie, no też się wpisało w tą Platformę Obywatelską, bo to jest po prostu w ten sposób pozyskali jak gdyby dodatkowy elektorat. No przed nami kolejna rocznica porozumień sierpniowych, kolejna rocznica obchodzona chyba wreszcie razem. Bo okazuje się, że i Lech Wałęsa, i Władysław Frasyniuk, i Komitet Obrony Demokracji, i obywatele RP chcą przyblokować uroczystości solidarnościowe pod pomnikiem stoczniowców, poległych stoczniowców. To jest po prostu jeden wielki skandal. Ja tylko chcę oznajmić, że znam osoby, które wchodzą w skład poszczególnych struktur Komitetu Obrony Demokracji, czy w Gorzowie, czy też w paru innych miastach. I tam są różni ludzie. Tam są byli PZPR-owcy, tam są byli SP-cy, tam są osoby, które były bardzo mocno zaangażowane w Nowoczesną, Platformę. No to kto jak kto, oni doskonale znają środowisko solidarnościowe. I tym osobom zawsze było bardzo daleko do ideałów Solidarności. I zapraszanie Solidarności na urodziny Solidarności, które odbędą się w kolebce Solidarności, czyli w Gdańsku, czyli przy Stoczni Gdańskiej, przy pomniku Trzech Krzyży, no to jest po prostu, to jest jedna wielka bezczelność, to jest jeden wielki skandal. To tak samo, dzisiaj użyłem tego porównania, to tak samo jakby byli oficerowie Ludowego Wojska Polskiego i byli funkcjonariusze ZOMO, którzy brali udział w pacyfikacji kopalni Wujek w Katowicach, organizowali dzisiaj uroczystości właśnie przy kopalni Wujek, zapraszając rodziny ofiar, czyli rodziny tych górników, którzy zostali przez nich zabici. Także to jest jeden wielki skandal. Chodzi o to, żeby doszło do szarpaniny, zadymy. A może jednak do tego wspólnego obchodzenia tej uroczystości. Panie redaktorze, to jest jeden wielki fałsz, jedno wielkie zakłamanie. Tu chodzi o to, żeby dochodziło do destrukcji, do destabilizacji. To jest po prostu jedna wielka prowokacja. Jarosław Porwich, Kukiz15, Bułgarszczyn Polskiego Radia 24. Za to panu bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Wszystkim do usłyszenia. Powtórka programu. Debata dnia. Piotr Wąż, dziś witamy publicystów, Jarosław Podarczyk, Press Club Polski i Wojciech Wybranowski, tygodnik Do Rzeczy. Witam serdecznie. Panowie, hiszpańskie media podają informację, której policja jeszcze nie potwierdza. Informacja brzmi tak, że schwytano Younesa Abu-Jakuba, to jest ten zamachowiec Hiszpanii, który wyjechał w tłum turystów. Według innych mediów doszło do zastrzelenia, a przynajmniej do powstrzelenia mężczyzny obranego w pasę Shahida koło Barcelony. Nie wiadomo, czy to jest ten sam mężczyzna. I nie wiadomo, czy przeżył. Na razie są rozbieżne informacje, ale media hiszpańskie nie mają wątpliwości, powołując się na policję, że sprawca zamachu ostatniego został zatrzymany. Dziś dodatkowy incydent w Marsylii, w Francji. Tam szaleniec najprawdopodobniej też wjeżdża w tłum ludzi, taranuje przystanki autobusowe. Do tego zabija jedną osobę, inną rani. Wracamy do Hiszpanii. Zatrzymany zamachowiec. I co dalej? No nic, jak złapany, no to pewnie będzie osądzony i trafi do więzienia. I zmieni się polityka migracyjna Unii Europejskiej, zmieni się środki bezpieczeństwa, będzie więcej obostrzeń, zaostrzeń, więcej na przykład ruchomych blokad w miejscach wspólnego gromadzenia się ludzi. Jeżeli będzie dowód na to, że polityka migracyjna miała wpływ na ten zamach, to pewnie by się zmieniła, tylko że takiego wpływu, taki wpływ trudno dostrzec, dlatego że radykalizm islamski wywodzący się z Arabii Saudyjskiej i z Kataru, wspierany przez rząd Erdogana w Turcji. Jakby migracja ludzi, to jest raczej tak, że ten radykalizm islamski wypędził uchodźców z Syrii, którzy przyjeżdżają do Europy. I teraz, jeżeli będzie przyjeżdżać do Europy, nie wiem, 3 miliony muzułmanów rocznie,
To nie ma żadnego kompletnie znaczenia na ataki terrorystyczne. Natomiast służby muszą pracować nad tym, żeby rozpracowywać też niestety samotnych wików, czy dostrzegać różne zagrożenia. Owszem, ale nie zawsze dają sobie radę, bo najpierw udaremniane w prób zamachu zagrożenia do proszę zwrócić uwagę, że terroryzm w Europie, który jest od dawna, bo mieliśmy terroryzm w Hiszpanii Baskijskiej na przykład, już jak jesteśmy przy tej Hiszpanii, to nie jest tak, że wszyscy Baskowie byli terrorystami. Państwo narzędziami politycznymi przez lata doprowadziło do tego, że tego terroryzmu baskińskiego już nie ma, chociaż tendencje separatystyczne czy u Basków, czy u Katalończyków są. W związku z czym to nie jest takie proste. I teraz ja myślę, że to, co się na pewno powinno zmienić w Europie, to jest polityka integracyjna. Ona powinna być skuteczniejsza. Sądzi pan, że da się jeszcze bardziej integrować społeczeństwo, bo muzułmanów tych radykalnych na przykład, bo załóżmy, że w tej grupie 3 milionów, która rocznie trafia, są ci, którzy wyznają prawo szariatu, którzy chcą mordować na przykład katolików, wszystkich zresztą chrześcijan, czy oni są podatni na integrację przez jakieś zabawy w plenerze, albo przez wspólne wyjazdy integracji? Integracja tak naprawdę, bo to są na ten temat badania i analizy. Integracja, Izrael jest dobrym przykładem, jeśli chodzi o współpracę z Palestyńczykami. Ta integracja przede wszystkim musi polegać na tym, żeby oni nie stawali się grupami wykluczonymi, to znaczy, żeby oni mieli pracę, mieszkanie, to znaczy, by umożliwiać im start, nie kosztem własnych obywateli, tylko wszyscy, żeby byli równo traktowani. A polityka francuska, na przykład asymilacyjna, zamknięcia w gettach muzułmanów, doprowadziła, pamiętamy te wydarzenia z przedmieść Paryża, palone samochody kilka lat temu. To jest właśnie ten błąd, kiedy chce się narzucić swoją bezwzględnie, wyłącznie jedną kulturę. Natomiast w sytuacji, kiedy jesteśmy w stanie, ta bieda czy zagrożenie dopycha ludzi do ściany i łatwo ich zradykalizować. I jeszcze jedna rzecz na koniec. Pamiętajmy, że terroryzm dzisiejszy wywodzi się z jednej odmiany islamu wyznawanej w Arabii Saudyjskiej, z wahabizmu. I teraz problemem na przykład jest to, że imamowie wahabiccy z Arabii Saudyjskiej, zresztą mamy duże zagrożenie w Polsce w tej chwili, dlatego że mamy nowy meczet wybudowany przez Arabię Saudyjską przy Dworcu Zachodnim w Warszawie. On nie jest w żadnym razie wahabicki, ale polskie służby muszą monitorować, czy tam się nie pojawią rekruterzy. I mamy też znakomite dowody tej całej sytuacji, tych zamachów terrorystycznych w Europie, tej serii trwającej od ponad 2 lat, że większość terrorystów była urodzonych w Europie, czyli to byli ludzie, którzy zostali zwerbowani przez sieć ISIS, przez organizacje terrorystyczne. Natomiast to nie byli ludzie, którzy przyjechali do Europy razem z imigrantami. I Wojciech Wrałowski, bo jeszcze głosu w tej sprawie nie zabrał. No ja to z panem się tutaj nie mogę zgodzić. Znaczy pewnie zgodzimy się w jednym. Jeżeli rzeczywiście hiszpańska policja zatrzymała zamachowca z Barcelony, niczego to nie zmieni tak naprawdę. Ani w polityce imigracyjnej, ani w podejściu władz krajów Unii Europejskiej do samych kwestii, samych pojęciów, czy zagrożenia terrorystycznego terrorem islamskim. Przykłady Francji, ale również Hiszpanii czy Niemiec pokazują, że wiele z osób tych, którzy dopuścili się zamachów terrorystycznych, czy był to taki jak ostatnio w Barcelonie wjazd ciężarówką tym ludzi, czy to były jakieś ataki na żołnika, to są osoby, które były już zainteresowane służb specjalnych czy policji, były notowane, były na celowniku specjalnej, gdzieś to odpuszczono. Z jakichś powodów uznano, że nie ma powodu się tym zajmować, że ten problem jest marginalizowany, albo uznano, że ta nazwa służb specjalnych jest wystarczająca i kwestie ewentualnych kontaktów z radykalnymi odmianami islamu, prawda? Zresztą we Francji to się dzieje tak, że ci zwykli muzułmanie, tak jak pan wspomniał, chodzą na spotkę z rekruterami w stronę szafy islamskiej, czy też po prostu radykalizują się pod wpływem niektórych imamów. Służby specjalne, czy też policja często po prostu nie sobie z tym nie radzą. Natomiast nie mogę zgodzić z panem redaktorem z tym stwierdzeniem, że przyjazd ewentualny 3 milionów imigrantów do Europy nie zwiększy zagrożenia terrorystycznego. Radykalnie zwiększy. Również dlatego, że w tej wielkiej grupie napływowej znajdą się osoby, które przyjadą tam tylko i wyłącznie w jednym celu, czyli siania terroru. Po drugie, państwa europejskie do tej pory nie wypracowały skutecznej polityki asymilacyjnej.
pan redaktor wspomniał o Francji, ale w Francji ta polityka asymilacji Chin, począwszy od lat 50. zmieniała się kilkakrotnie. Prowadzono różne koncepcje. Najpierw wobec tych imigrantów, które pochodzili przez Algierię i Maroka. Te wersje polityki społecznej wobec imigrantów arabskich, łącznie z tym kinesiukami, jakie otrzymywali w pewnym momencie od władz francuskich na organizowanie sobie życia, zasiłki na rodzinę, na kolejne dzieci, tak naprawdę za każdym razem kończyły się niczym, fiaskiem. Ja mam wrażenie, że duża część tych imigrantów, ludzi, którzy nie chcą funkcjonować w europejskim społeczeństwie, nie przyjeżdża to tylko właśnie po to, żeby szerzyć własną kulturę. Efektem tego jest sytuacja, w której, tak jak pan rektor wspomniał, że być może marginalne są sytuacje, w których to uchodźca w pierwszym pokoleniu dopuszcza się zamachu terrorystycznego, czy czegoś, co nazywamy, niektóre będzie nazywał incydentem, tak, czy ataku na żołnierza, ataku mężczyzny, siekierą w berlińskim pociągu, ale już w drugim, trzecim pokoleniu. Tak. I też nie do końca zgadzam się z tezą, że to społeczne wykluczenie tych uchodźców z krajów arabskich doprowadziło do tego, że oni ulegają wpływom radykalnego islamu. Proszę zwrócić uwagę, że belgijska policja szacuje, że największe zagrożenie terroryzmem jest związane z ludźmi funkcjonującymi w arabskiej dzielnicy w centrum Brukseli. To dzielnica, to nie jest dzielnica biedoli, to nie jest getto, to jest dzielnica arabskich sklepikarzy, restauratorów, drobnych sprzedawców. To są ludzie, których rodzice czy dziadkowie doskonale sobie w europejskich standardach poradzili, jak oni zafunkcjonowali, otwarli własny biznes, natomiast ich dzieci szukają czegoś innego, ulegają wpływom radykalnego islamu i stają się, być może można tak określić, ofiarami tego terrorystycznego. To ja bym tylko odpowiedział, jeśli mogę. Jarosław Odarczyk, bardzo proszę. Pełna zgoda, że tu się zgadzamy, że służby specjalne europejskie sobie nie radzą po prostu, bo nawet jeżeli jest rekrutowany taki chłopiec, który jest z rodziny, który się udało w Europie, to młodzieży różne rzeczy strzelają do głowy, ale kwestia jest służb, żeby tych rekruterów namierzyć i żeby nie dochodziło do tej rekrutacji. Nie da się powiedzieć, Francja nie prowadziła polityki integracyjnej, tylko asymilacyjną właśnie. Natomiast nam jest potrzebna integracja, a nie asymilacja, czyli że musicie naszą kulturę przyjąć, nie integracja. Współistnienie, tak jak Polska istniała przed wojną wielonarodowo. Natomiast i ostatnia rzecz, ja mówię o uchodźcach. Co do migrantów ekonomicznych, to jest jakby inny zupełnie rozdział. Ja mówię o uchodźcach, o ludziach, którzy uciekają przed wojną i Europa musi im pomóc, bo ci ludzie w przeciwnym razie zostaną pozabijani w swoich domach, czy tak jak Czeczeni zamęczeni przez Kadyrowa. Wróćmy do tego. Panie doktorze, bardzo często mówimy o uchodźcach przed wojną, ale jak się spojrzy na tych ludzi, którzy docierają do Hiszpanii, chociażby jawne wydarzenia z Węgier z ubiegłego roku, to w tej grupie tak naprawdę jest większość uchodźców ekonomicznych, a nie politycznych. Ale uchodźca jest wojna, a jak jest imigrant ekonomiczny, jeżeli nie dostanie statusu pobytu tutaj, to po prostu jest odsyłany do domu i już pierwsze grupy... Mam jedno pytanie a propos polityki europejskiej w kontekście kontrolowania polskiej i praworządności w Polsce. Jarosław Gowin, wicepremier w Polskim Radiu Kraków, powiedział dzisiaj, właściwie wyraził przekonanie, że nastąpił przełom w patrzeniu na walkę z terroryzmem islamskim i przełom w odczuciach społeczeństwa zachodnioeuropejskich. Powiedział również, że politycy z Europy Zachodniej przyznają nam rację co do polityki wobec uchodźców. Z kolei Ryszard Czarnecki w Radiowej Jedynce mówił dzisiaj o tym, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, że te elity europejskie, czyli bardziej nastawione liberalnie, nie zmienia swojej polityki migracyjnej, jak mówi pan, panie redaktorze, dlatego, że ta muzułmanie na przykład nigdy nie zagłosują na chrześcijan, ewentualnie na katolików, wolą ludzi, którzy nie wierzą w nic, albo wyznają takie wartości jak liberalne europejskie elity. Ja tylko jedno zdanie. Zmieni się coś, czy nie? Proszę zwrócić uwagę, że Szwecja i Dania stosowały bardzo przyjazną uchodźcom, czy to umownie imigrantami, politykę społeczną, politykę asymilacyjną, integracyjną, łącznie systemem zachęt, systemem dali im tak zwaną wędkę. I to już w tych krajach skandynawskich, to nie poskutkowało. Tam część, oczywiście jakaś część niewielka, uległa wpływom, próbuje się zintegrować ze społeczeństwem skandynawskim, szwedzkim, duńskim, norweskim i tam funkcjonować, ale wśród tych młodych ludzi, którzy przyjeżdżają z krajów arabskich, nie ma woli takiej integracji ze społeczeństwem. Coraz częstsze napady, przypadki jakichś rabunków. Największy przypadek mieliśmy na Breivika, który jest po prostu neofaszystą, który wyżynał młodzież szwedzką, natomiast, więc też zważmy proporcje, natomiast jest tak, że Danii nie ma takich problemów. Szwedzka polityka rzeczywiście państwa socjalnego, które rozleniwiło, spowodowało, to jest bardzo złożony problem. Natomiast wracając do pytania pana redaktora dotyczącego przełomu, na przykład, czy jest, ja myślę, że nie ma, dlatego że świetnym przykładem jest Barcelona, gdzie
Zdarzyła się tragedia. No, gigantyczna tragedia, no. Rzeczy straszne, no. Ten kierowca wjeżdżający na plac Kataloński, na końcu rampy. I Barcelona żyje dalej. Ludzie... Jest pełno turystów, informuje nasz korespondent. Tak, ale jest pełno turystów, ale też jest mnóstwo... Sami Hiszpanie, sami Katalończycy, ja słuchałem, czytałem relacje, po prostu żyją dalej. To nie jest kwestia, że to ignorują, tylko nie chcą ulegać jakiejś histerii, że jeden wariat ma zmienić nastawienie całego społeczeństwa do drugiej połowy społeczeństwa, czy do jakiejś mniejszości tak naprawdę. Więc ja myślę, że tutaj w polityce europejskiej niewiele się zmieni. Bo proszę też pamiętać, że polityka europejska dzisiaj to są szczelne granice w tym sensie, że nawet jeżeli pontonami przyjeżdżają imigranci te 3 miliony z Afryki, tak, to oni wszyscy są kontrolowani. To jest tak, że oni siedzą w tych obozach dla uchodźców i są tam sprawdzani. Polskie zresztą służby... Ale często też uciekają z tych obozów. Dwa tygodnie temu, panie redaktorze, przepraszam, że panu przerwałem, ale dwa tygodnie temu właśnie hiszpańskie media pokazały film Hiszpanii, kiedy nad morze przepływają 2-3 pontony pełne uchodźców. Ci uchodźcy uciekają, biegają się w tłum. Oni są kontrolowani, oni się rozpyli jak za przeproszeniem, no w powietrzu, nikt ich nie znalazł. Jeszcze wśród nich był potencjalny terrorysta, pewnie, ale szkoda, że zorganizować taki celok na taką skalę, jak to był zorganizowany w Hiszpanii, czyli tam jeszcze gdzieś znaleziono bombę, prawda, i gdzieś... No gaz nie był w domu wcześniej. Tak, czy musiał być ktoś, kto był na miejscu, miał jakieś zaplecze logistyczne, że dzięki Bogu terroryści islamscy nie mają takiego zaplecza logistycznego w Polsce i pewnie długo nie będą mieli. Natomiast... A czy będzie przełom, o którym mówi wicepremier Zorgowina? Mówi, że jest jakiś przełom Ja protestuję przy wykonywaniu tych przypadków. Oczywiście, żeby zabić drugiego człowieka, trzeba być psychicznie chorym. Ale nie traktujmy tego jak zwykły przypadek zaborzeń. Przecież tak jak w Polsce PRL-u Gracowo Morelesa Plusów, który zabił ileś tam osób, kilkanaście osób. Ja bym to traktował... Czy ostatnio kilku nożowników? Kilku nożowników, tak. Tylko ja bym to podawał jednak w kategorii konkretnej wojny, kto prowadzi państwo islamskie przy pomocy swoich emisariuszy, czy osób zwerbowanych. Tak, znaczy... Zamykanie tego w kategorii wariat troszeczkę spłyca na problem. Przepraszam, to nie chodzi o słowo. W 100% się zgadzamy. Znaczy, państwo islamskie prowadzi regularną wojnę z cywilizacją europejską czy z cywilizacją chrześcijańską. Ale to nie jest tak, że islam prowadzi wojnę z Europą, tylko państwo islamskie. I teraz my, przeciwstawienie się tej wojnie, my jako Europejczycy, to jest kontrola granic, czyli uszczelnienie granic, nie oznacza nikogo nie wpuścić, ale wiedzieć, kogo się wpuszcza, oraz świetnie działające służby, które rozpracowują, oczywiście jest inaczej teraz, bo są samotne wilki, do tego jest sytuacja taka, że dzisiaj wynajmuje się ciężarówkę i nią się robi zamach, a nie kupuje materiały wybuchowe, jak to... To jest zmiana taktyki, pewnie w najbliższym przyszłości będzie jeszcze jedna zmiana taktyki, ale wojna pozostaje wciąż sama. Natomiast do pana pytania, pana redaktora, czy zmieni się myślenie europejskich polityków? Podejrzewam, że jeszcze nie w tym pokoleniu. Natomiast... Biorąc pod uwagę, że zmienia się sposób działania państwa islamskiego i radykalnego islamu, zmienia się mentalność młodych Europejczyków i młodych Amerykanów bardzo mocno. Ja po zamachu w Barcelonie śledziłem, rzuciłem sobie hasło Poland na Twittera i czytałem sobie anglojęzyczny Twitter i tam było bardzo dużo komentarzy, nie tylko sympatyków republikanów Stanów Zjednoczonych, ale również młodych Francuzów, Hiszpanów, którzy pisali, że nie możemy oczywiście być państwem ksenofobicznym, zamknięty, bo to przecież w naszej kulturze, ale powinniśmy tak jak Polska jednak kontrolować, kto przypływa, kto wpływa, ograniczyć ten napływ, bo nie jesteśmy w stanie go kontrolować. Przypadki sytuacji obozu w Calais pokazują, że tak naprawdę ani służba, ani władza nie są w stanie tego kontrolować, że ograniczyć ten napływ, zmniejszyć, wywrzeć nacisk na polityków, by ten napływ imigrantów ograniczyć do absolutnego minimum, żeby rzeczywiście pomagać wyłącznie tym, którzy uciekają przed wojną, a nie przybywają do Europy w celach zarobkowych. Panowie, wraca temat sprawy śmierci posła X15 Rafała Wójcikowskiego. Wracając na temat ze sprawy artykułu w Rzeczpospolitej, które ujawnia nowe informacje, które z kolei pochodzą z prokuratury okręgowej, ale też z rozmów z ekspertami. Marcin Dotki pisze o nowych faktach w sprawie tego wypadku samochodowego. Pisze o tym, że był przecięty przewód hamulcowy, że nie mogło działać światła awaryjne, o których mówi jeden ze świadków, ponieważ akumulator był poza samochodem i to 20 metrów i był jakby po prostu z niego wyjęty, a nie wyrzucony siłą zderzenia. Później prokuratura dementuje te ustalenia. Właściwie, jak mówi autor tego artykułu Rzeczpospolitej, dementuje doniesienia innych portali, które źle zinterpretowały fakty. Czy pan o coś zastanawia w tym wypadku, w śmierci Rafała Wójcikowskiego? Znaczy, ta śmierć od początku wyglądała dość dziwnie. Dziwne było to, że prokuratura tak szybko na początku powiedziała, że w zasadzie wszystko jest jasne, no wypadek samochodowy i cześć. Mi jest przykro, że prokuratura
wcześniej policja albo sprawę zlekceważyła, albo coś tuszuje. I uważam, że powinna być to rzecz wyjaśniona, bo bez względu na jakieś sympatie czy antypatie polityczne, no poseł Rzeczpospolitej ginie w wypadku samochodowym w dość niejasnych okolicznościach. Poseł, który zajmował się różnymi sprawami, też naruszając pewne grupy interesów. Także no, z hazardem państwo, i swoimi propozycjami tak do ustawy hazardowej. Tak, państwo, jeżeli jest silne, to jest silne między innymi w wyjaśnianiu bardzo szybko, a tu niestety dużo czasu już mija. Prokuratura informuje, że trzeba czekać na kolejne analizy zlecone, na przykład które są wykonywane w Krakowie, i to jeszcze wymaga czasu. Jak ja rozumiem, to zawsze wymówkę da się znaleźć. Urzędnicy świetni są naprawdę mistrzami w znajdowaniu wymówek, że trzeba jeszcze czekać na coś. Ja bym chciał, żeby państwo było na tyle sprawne i silne, i wymiar sprawiedliwości, i policja, czyli można powiedzieć służby ministra Błaszczaka, żeby były w stanie tego ataki na państwo de facto, bo jeżeli ginie poseł, to jest atak na państwo, na demokratycznie funkcjonujące państwo, były jak najszybciej wyjaśniane. Zgadzam się, co powiedział pan redaktorem, że w sprawie zbyt wiele pytań i zbyt wiele wątpliwości do również do działania służb specjalnych i policji w tej sprawie, również prokuratury. Ja mam wrażenie, że na początku po tej tragicznym wypadku, bo to był tylko tragiczny wypadek, wszyscy zadowolili się opowieścią jakiego pana Bednarka, który opowiadał, że był na miejscu, widział jakieś, lansował jakieś niestworzone teorie. Tak naprawdę miałem wrażenie, tak jak pan redaktor wspomniał, że prokurator podszedł do tego, no był wypadek, zginął człowiek, trudno. Natomiast wątpliwości jest bardzo dużo. Począwszy od tego, na co wskazał Marcin Dębski w swoim artykule, czyli tego uszkodzonego przewodu paliwowego, hamulcowego. Marcin oczywiście, że Rzeczpospolitej nie pisał, że to dokonano zamachu, czy ktoś go przeciągnął. Pisał wyłącznie o uszkodzonym przewodzie, który jest w tej chwili sprawdzany i badany przez biegłych. I to jest bardzo cenna informacja, tak jak ta informacja o tym akumulatorze, który wypadł wcześniej. Ja też rozmawiałem z Marcin Dębskim, mówił, że były kwestie na przykład, że rodzina zmarłego prosiła o zdjęcie tych barierek, które miał uderzyć samochód po katastrofie. Dostali zdjęcia zrobione już z tych barierek odremontowanych, naprawionych, prawda, i generalna dyrekcja tłumaczyła się, że no, były te zdjęcia zrobione wcześniej, po wypadku, ale ktoś je skasował. To jest wiele kwestii, które naprawdę wymagają wyjaśnień, zwłaszcza, że pan poseł rzeczywiście zajmował się sprawami, tak jak ustawa hazardowa, które dotyczyły różnych ludzi, również ludzi z kręgu byłych służb specjalnych. Jasno, dopóki nie przekroczymy pewnej określonej wartości aktywów, chodzi o inwestowanie i działanie na warszawskiej giełdzie, to nikt się mną nie interesował i mogłem spokojnie robić to, co robiłem, tak mówi w jednym z materiałów publikowanym na YouTubie. Po przekroczeniu pewnej kwoty i moim zainteresowaniu się spółkami pewnych smutnych panów, to się aż na to zaczęli interesować. No i to powinna właśnie prokuratura też spokojnie zbadać. Natomiast też możliwa jest sytuacja, to jak pan redaktor powiedział, że to nikt nie było żadnego, że to nie był zamach na niego, tylko po prostu no, wypadek i przewód hamulcowy mógł po prostu ulec uszkodzeniu zupełnie przypadkowo. Natomiast, czyli problemem, znaczy zarzutem, tak jak rozumiem naszym wspólnym, jest to, że my nie chcemy mnożenia pytań, tylko chcemy znać odpowiedzi. Jesienią mają być zorganizowane pierwsze od 13 lat ćwiczenia systemu kierowania obronnością państwa. Dowiaduje się tygodnik do rzeczy. A jak pisze nasz dzisiejszy gość, konflikt między resortem obrony a prezydentem Andrzejem Dudą blokuje rozwiązanie narosłych od lat problemów ze skutecznym dowodzeniem polską armią. Kim są wojskowe kucharki skonfliktowane ze sobą? Tak, system kierowania obronnością państwa, ćwiczenia, które ostatni raz przeprowadzono 13 lat temu, będą przeprowadzone na jesieni. Data jeszcze nie jest znana. Utrzymywana w tajemnicy. Tak, troszeczkę w odpowiedzi na te rosyjskie ćwiczenia Zapad, które się odbędą we wrześniu na Białorusi. I od razu przyznam, że to nie będą jakieś wielkie ćwiczenia militarne, ale bardziej taki system gier symulacyjnych adresowanych do administracji państwowej, zwłaszcza tej najwyższego szczebla, czyli tego pani premier, pana prezydenta, która ma pokazać, jak poruka konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowej, bo każdy konflikt zbrojny oznacza też poważny kryzys w państwie, prawda, problemy z wodą, z energią elektryczną, z zaopatrzeniem żywności, jak funkcjonują przedstawiciele administracji państwowej. No jestem pewien obaw tego, jak to będzie wyglądać. 13 lat jednak braku takich symulacji różnych wariantów rozwoju konfliktów może być
pokazać, że tak naprawdę ten system kierowania obronności państwa powinien być od nowa napisany. Ale w obecnej sytuacji politycznej, biorąc pod uwagę fakt, że mamy wciąż ten poprzedni system kierowania armią, w którym niewiele osób się tak naprawdę orientuje, niektórzy nawet wojskowi i eksperci od wojskowości mówili, że to wygeneruje ogromny chaos w czasie wojny. Czy to jest też test, no właśnie, relacji pomiędzy prezydentem a szefem resortu obrony, biorąc pod uwagę obecną sytuację polityczną, no bo przecież mamy podwójne dowodzenia tak naprawdę. Prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, ale to minister obrony zarządza polską armią i system obrony w czasie pokoju. Na pewno będzie olbrzymim testem, tylko do końca poprzednie zdanie, zimą mieliśmy taki system gier symulacyjnych adresowanych do polskiego dowództwa sił zbrojnych, czy do generałów. Okazało się, że wypadłam tak fatalnie, że ja mam wrażenie, że nasi generałowie nie byli w stanie wygrać nawet tak naprawdę w grach komputerową Diablo. Okazuje się, że zaraz odpowiadać na pytania dotyczące, jakie decyzje podejmą, w jakim wariancie przebiegu konfliktu, oni nie byli w stanie wyobrazić w generać sobie takiej sytuacji i podejmować skutecznych reakcji. Efekt był taki, że Polska w tych ćwiczeniach symulacyjnych wojny przegrała, że nie tylko przegrała, ale podniosła ogromne straty logistyczne i straty osobowe. Natomiast wracając to poznało wyniki tego testu? Nie, to były nasze wewnętrzne, znaczy być pewnie przebieg informacji jakiś jest, natomiast to były nasze wewnętrzne ćwiczenia tych takich kompetencji decyzyjnych, umiejętności analizowania przebiegu wydarzeń. To również będzie też elementem tego systemu obrony państwa. Natomiast rzeczywiście mamy tutaj poważny kryzys, który zafundowała nam Konstytucja 97 roku, to znaczy ten dwugłowy system zarządzania Wojskiem Polskim. Z jednej strony mamy pana prezydenta, który jest zwierzchnikiem sił zbrojnych i który kieruje armią przez ministra obrony narodowej i w czasie pokoju i dalej jest sztab generalny, a z drugiej na czas wojny mamy prezydenta, który staje na czele państwa i mamy jakiegoś nieznanego wcześniej w systemie dowódcę sił zbrojnych, czy człowieka, którego desygnuje, tak naprawdę prezydent sygnuje na wniosek premiera rządu. Może być to osoba, którą jest na przykład minister finansów, to niekoniecznie musi być wojskowy. Amerykanie zwracają uwagę, bardzo fajny był artykuł niedawno w takim portalu War on the Rocks, zajmującym się analizami strategii obronnej NATO. Artykuł jednego z analityków, który wskazywał, że tak naprawdę przecież wojny prowadzi się nie tylko armią, to musi być człowiek, który ma dostęp do finansów państwa, do infrastruktury państwa, do transportu, do budownictwa i że w większości krajów zachodniej demokracji w warunkach wojennych głównym dowódcą sił zbrojnych jest jednak szef rządu. W Polsce mamy ten system, który jest tak naprawdę długi i w efekcie prowadzi to do kolejnego konfliktu, czyli tego, który mamy obecnie, jeżeli chodzi o sam system, bezpośredni system dowodzenia armią. Rozumiem, ten system generała Kozieja, który w zamierzeniu był bardzo dobry, miał odsyłać sposób zarządzania polską armią do wymogów NATO, natomiast na co wytknął, zwrócił uwagę generał Waldemar Skrzypczak, konflikty personalne w MON-ie za czasów ministra Siemoniaka i wypływa ambicje niektórych generałów doprowadziły do tego, że system stał się niewydolny. I teraz mamy dwie koncepcje, jak ten system dowodzenia uprościć. Jedna monowska, która w jakiejś części wybiega naprzeciw oczekiwaniom NATO i z drugiej strony kontrpropozycje prezydenta Andrzeja Dudy, a może bardziej BBN-u, który wskazuje, że ten system ogranicza kompetencje prezydenta. I mamy konflikt, który tak naprawdę spowodował, że bardzo ważna ustawa utknęła. Ja mam nadzieję, że oboje panowie Antoni macie robić, aby tutaj usiądą wreszcie i skończą się kłócić za pośrednictwem mediów, bo te sytuacje tak naprawdę, kiedy jeden pan rozmawia drugiemu na między generałów, a potem mówi generałom podczas spotkania odprawy kadry dowódczej, że jak macie problem, to przychodźcie do mnie. Drugi też organizuje swoje przecieki do mediów mówiące, ponieważ kompetencje prezydenta są niepoważne. Rozumiem, że w ramach z tego, co pan mówi i o czym pan pisze w najnowszym numerze tygodnika do rzeczy, wynika z tego to, że będzie taki scenariusz rozważany, załóżmy, tak? Wybucha wojna i co się dzieje wtedy? Kto przyjmuje dowodzenie, kto jest powołany na tego dowódcę na czas wojny i może być też taki symulowany konflikt na linii generałowie, ewentualnie generałowie i wyższe struktury dowodzenia państwem, znaczy, to też to ma przebiegać, tak? Ma być to rozpoczęte. No tak, mamy sytuację, która jeżeli dzisiaj wybucha, załóżmy, przyjmij ten wariant, oczywiście mam nadzieję, że tylko hipotetycznie Rosjanie nie kończą przyjęcia, ale wkraczają na terytorium Polski i nagle okazuje się, że ze szlictwem nad armią przyjmuje prezydent Andrzej Duda, który szczególnie wojskiem się do tej pory nie interesował i na wniosek pani premiera Rady Szydło, która też wojskiem się jakoś nie interesowała, zostaje wyznaczona jakieś dowódca naczelne Wojska Polskiego, którym nie wiem, jakim jest i który dzisiaj być może nie współpracuje nad budową systemu dowodzenia polską armią. Mamy system, tą koziejówkę, czyli ten system z 2014 roku, w którym mamy dwa różne dowództwa i szefa sztabu i dwa różne dowództwa o nieprecyzowanej hierarchii i niesprecyzowanych kompetencjach i generalnie mamy chaos.
No i mamy we wrześniu, w tym czasie naszych symulacji, mamy manewry, które spełnia Zapad 2017, prawie 13 tysięcy żołnierzy, w tym 3 tysiące rosyjskich, będą ćwiczyć często, czyli desant i na przykład atak na państwa Unii Europejskiej, na państwa sojusznicze NATO, w tym też na Polskę. Czy to jest dobry czas na tego typu symulacje, a może najwyższy czas na tego typu symulacje? To raczej jest najwyższy czas. Natomiast to, o czym pan redaktor już wspomniał, ten konflikt między prezydentem a ministrem obrony narodowej, który on tak się tli i coraz bardziej narasta. No, apogeum były te nominacje, odmowa tych nominacji. Ale charakterystyczne jest to, co wyciekło z kancelarii prezydenta, dlaczego tych nominacji nie ma. Dlatego, że pan minister Macierewicz przestał się komunikować z pałacem i chciał nominować generałów, którzy teoretycznie w nowej strukturze nie mieli być tak kluczowymi graczami, a z kolei tych, którzy mieli być awansowani, nie zgłosił do nominacji. To pokazuje, to są dwie możliwości. Albo pierwsza, że w Ministerstwie Obrony Narodowej jest taki chaos, że ta reforma jest, bo ta reforma systemu dowodzenia jest kompletnie nieprzygotowana i trochę jest to pospolite ruszenie, taka no trochę sytuacja, jak nie wiem, no z kolei w kancelarii prezydenta, choć w trące wydawałoby się po tym, co zrobił mi wiceminister Tomasz Szatkowski, że jest to reforma bardzo dobrze przemyślana i przygotowana, biorąc pod uwagę, że pracował też koncepcję zmian razem z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego. No, no to nie ma takiej koncepcji zmian, dlatego że prezydent właśnie nie przyjął nominacji generalskich ze względu na to, że nie miał jasnej odpowiedzi i od Ministerstwa Obrony Narodowej, o co wielokrotnie się zwracał BPN, jasnej odpowiedzi, jakie pozycje w nowej strukturze dowodzenia te konkretne osoby, które mają być nominowane, będą zajmować. I to była istota tego problemu. Więc to, co zacząłem mówić, więc albo jest bałagan i takie spontaniczne działanie w Ministerstwie Obrony Narodowej, albo jest rzeczywiście, tak jak mówi pan redaktor, jest świetnie przygotowana reforma, natomiast pan minister obrony narodowej postanowił nie komunikować się z prezydentem, ignorując jego pozycję konstytucyjną zwierzchnika sił zbrojnych i budując też swoją pozycję w ramach rządu czy w ramach formacji rządzącej. To jest kolejny taki niedobry symptom, znaczy dobry, niedobry, no taki symptom pewnej erozji funkcjonowania władzy, polegający na tym, że, tylko dokończę, że zaczyna się to rozchodzić, o ile Jarosław Kaczyński trzymał mocno te wszystkie nitki, to teraz dając swobodę swoim ministrom, każdy zaczyna, co jest zupełnie naturalne, obudowywać się i zwiększać swoje poletko i po dwóch latach mamy taki kryzys i myślę, że jesienią to skończy się jakimiś dość znacznymi przesileniami rządowymi, zmianami kadr. Uruchomił pan aż dwa wątki, które chciałem poruszyć. Z jednej strony niektórzy mówią, że Prawo i Sprawiedliwość w końcu ma z kim dyskutować, bo może to robić między sobą, ponieważ ma tak marne jakości opozycję, że nie ma z kim rozmawiać. Opozycja nie stawia żadnych punktów do dyskusji, ani też nie proponuje żadnych merytorycznych rozwiązań. No i ta jesień, czy czeka nas jesień grozy, biorąc pod uwagę, jak pisze dzisiejszy Fakt, biorąc pod uwagę, że prezydent chce, a właściwie mówi swoje i pokazuje, gdzie jest jego miejsce, a gdzie miejsce innych w wypadku reformy dowodzenia polską armią, w wypadku reformy wymiaru sprawiedliwości i też w wypadku chociażby zmian w kodeksie wyborczym. No i czeka nas jeszcze ustawa dekoncentracyjna, jeśli chodzi o media i kapitał zagraniczny w polskich mediach. Co nas czeka jesienią? Konflikt między MON a prezydentem na pewno tak szybko nie wygaśnie. Znaczy ja bardziej bym się tutaj doszukiwał tych kwestii ambicjonalnych. Jednak oprócz tej jawnej części strategicznego przeglądu obronnego, w której zarysowano koncepcję zmian w systemie, jest ta część niejawna, z którą miał się zapoznać pan prezydent i ja myślę, że on doskonale i tam jest zapisane dokładnie kto, jaki generał, na jaki rolę miał pełnić. Ja myślę, że te nominacje generalskie to jest tylko taki pretekst, który ma pokazywać, że jeżeli szef MON-u nie pójdzie na jakieś rozmowy, nie ustąpi BBN-owi czy panu prezydentowi Dudzie w kwestii jednak zachowania, co najmniej zachowania uprawnień prezydenta, jeżeli chodzi o zwierzchnictwo nad armią, no to tej ustawy nie będzie. A szkoda, konflikt jeszcze rozgorzeje mocno, bo jest jeszcze kwestia, okrętów, koncepcja rozwoju armii, którą przygotował minister Szatkowski, zakłada na przykład tak zwane uszczelnienie polskich granic, czyli zwiększenie baterii obrony przeciwokrętowej, min wodnych,
okrętu podwodnych, natomiast niedawno BBN przygotował dokument dotyczący strategii bezpieczeństwa morskiego trochę pod wpływem grupy lobbyingowej skupionej wokół grupy budowy okrętów, która mówi o tym, że Polska powinna zakupić okręty, wysokie okręty, fregaty i korwety. Tymczasem tak naprawdę wszystkie analizy, jakie mam przygotowane, wskazują, że Polska nie jest w stanie zdominować Bałtyku, więc zakup tych okrętów byłby niepotrzebny, nie trafił. No i ten konflikt będzie tutaj, prawda, dalej. Jak mówił Krzysztof Szczerski, prezydencki minister Sygnała Dnia, to są relacje bardzo barwne. To jest jego określenie na linii Kancelaria Prezydenta, a Ministerstwo Obrony Narodowej. Znaczy ja mam nadzieję, że obaj panowie naprawdę usiądą do stołu, spotkają się i porozmawiają. Obok tych rzeczy, które trzeba naprawić, jeszcze jedna rzecz bardzo ważna, która też w Polsce leży, dwie tak naprawdę rzeczy, które w Polsce leżą. Jedną pokazały ostatnie klęski żywiołowe na Pomorzu. To jest ten system zarządzania kryzysowego, który został powołany i to był bardzo dobry ruch Bronisława Komorowskiego w 2010 roku. Przy MON-ie było Centrum Zarządzania Kryzysowego, które miało analizować i przekazywać do odpowiednich komórek zagrożenie kataklizmem i które zostało po reformie Kozieja wcielone gdzieś tam do dowództwa operacyjnego i tak naprawdę nikt z nikim nie nadąża, nie ma tego przekazania informacji, to trzeba naprawić. A to okaże się, że nie funkcjonuje w Polsce i nie funkcjonuje tak naprawdę od upadku PRL-u system rezerw, czyli zastępowania żołnierzy, którzy ubytków wojennych, czy tak to brzydko określę, ludźmi odpowiednich kwalifikacjach, czyli żeby inżyniera zastąpił inżynier, żeby informatykę zastąpił informatyk, to też trzeba w Polsce oddać. Jeżeli prezydent Andrzej Duda z ministrem Macierewiczem nie usiądą do stołów negocjacyjnych, to będziemy mieli konflikt. A do wracając pod pytanie pana rektora, będziemy mieli tą bardzo gorącą jesień. Te wszystkie ustawy spowodują, że opozycja będzie chciała tak naprawdę wprowadzić ludzi na ulicę. Ja się włączę. Bardzo proszę, nie przepraszam. Nie, nic nie szkodzi, bardzo to było interesujące. Natomiast jeśli chodzi o jesień, to naturalnie press-klub najbardziej interesuje ta ustawa dekoncentracyjna, bo ona może zagrażać kwestiom swobody wykonywania zawodu dziennikarza w Polsce. Z pierwszych przecieków wiemy na przykład, że mogą pojawić się tam propozycje koncesjonowania zawodu dziennikarza w Polsce, co dla panów redaktorów może być też zaskakujące. Przymusowej przynależności do samorządu zawodowego. Już myślałem, że pan powie do partii politycznej. Nie, tym razem do samorządu. Czyli pod tym płaszczykiem repolonizacji nazywanej teraz dekoncentracją chce się dokonać zasadniczych zmian i mam istotne obawy, ponieważ projekty są przygotowywane nie w ramach konsultacji, rozmów, tylko w zaciszu gabinetów Ministerstwa Kultury. Nie wyjdą jako projekty sejmowe? A poselskie? No, mam nadzieję, że nie. Znaczy, ja chcę przypomnieć, że kiedy w grudniu marszałek Kuchciński chciał wyrzucić dziennikarzy z Sejmu, udało nam się zebrać od lewa do prawa większość redakcji, 40 redakcji i dziennikarze jednym głosem zaprotestowali, że nie zgadzamy się na naruszanie wolności słowa i prawa obywateli do informacji, bo do tego się wszystko sprowadza. Niech sobie będą media lewicowe, prawicowe, nie wiem, czerwone, zielone, różowe, ale brońmy wolności słowa, ponieważ wolność słowa pokazuje, jak to jest się pięknie mówi, stan innych wolności. Bez dzisiejszego artykułu w Rzeczpospolitej byśmy nie wiedzieli, co się dzieje w sprawie wypadku posła. Bez artykułu dzisiejszego w Dorzeczy byśmy nie wiedzieli, co się dzieje w armii, prawda? Czy byśmy wiedzieli tak, znacznie mniej. Podobny bunt jak w wypadku reformy wymiaru sprawiedliwości. Myślę, że będzie. To siły raczej połączone, jeśli chodzi o tę gorącą polityczną jesień. Znaczy jesień, oczywiście będą jeszcze prezydenckie projekty pewnie tej reformy sądownictwa, natomiast w wypadku obrony wolnych mediów, to tu muszę powiedzieć, że przynajmniej działania press-klubu będą bardzo merytoryczne jak dotychczas i na przykład przy ustawie tej o autoryzacji. Myśmy się odnieśli merytorycznie, wszystkie nasze uwagi zostały uwzględnione. Natomiast jeżeli to będą próby zakładania knebla, czy też unieważniania własności mediów, czy zastraszania dziennikarzy, no to my w obronie dziennikarzy i prawa do informacji będziemy stawać bardzo zdecydowani i myślę, że te protesty będą. Dodatkowy taki smaczek jest, że w połowie września, co wynika akurat z kolejności prezydencji, polski press-klub obejmuje prezydencję Europejskiej Federacji Press-klubów, więc dodatkowo będzie jeszcze tak, że Polska będzie wychodził na ulicę, jak będzie wyglądał protest wobec ustawy dekoncentracyjnej. Na przykład jestem ciekawy, jakie byłyby to formy protestu. Nie, no, formy protestu przede wszystkim takie, począwszy od takich, że co zrobiło wrażenie jednak na szczęście na politykach, list kilkudziesięciu redaktorów naczelnych do
władz, czy do marszałka Sejmu, jeżeli to będzie w Sejmie, czy do pani premier, czy do pana prezydenta, to jednak nie jest bez znaczenia. To jeżeli się uda zmobilizować środowisko dziennikarskie, żeby każda konferencja prasowa zaczynała się pytaniami na ten temat. A kończąc na tym, że zainteresowanie międzynarodowych organizacji dziennikarskich, Światowej Organizacji Dziennikarzy, Międzynarodowej Federacji Press Clubów i innych organizacji, żeby także pytać polityków na świecie w kwestii, jeżeli takie będą, oczywiście tu zastrzegam, potencjalnych naruszeń wolności słowa. Tu nie będzie sporu między dziennikarzami. Wolność wykonywania tego zawodu jest fundamentem, esencją demokracji i bez tego demokracja bardzo szybko skarłować się je, bo nie będzie miała kontroli. Wojciech Wybranowski, co pan sądzi o tej wizji września z kolejnym frontem walki? Jaki ma być ustawa dekoncentracyjna? Ustawa dekoncentracyjna na pewno wywoła wrażenie. Czy podzieli, czy spowoduje, że znowu dziennikarze staną w jednym szeregu, jak to było w grudniu? Ja się powiem, że troszeczkę nie, że jednak te podziały między dziennikarzami, ale z lewa, prawa, ze środka... Zobaczymy, co w tej ustawie będzie. Właśnie, bo tej ustawie jeszcze nie znam, jak naprawdę zmieniają przecieka medialne. Ja wiem, że robi ją młody człowiek, który był ekspertem Fundacji Republikańskiej, a biorąc pod uwagę, że ludzie, którzy zasiadali w Fundacji Republikańskiej, zasiadają, to raczej należą bardziej do konserwatywnych liberałów niż jakichś ludzi, którzy chcieliby ze swoją cenę wprowadzać cenzurę w Polsce. Bo też żebyśmy tą ustawę porównali pod kątem tego, kiedy już się oczywiście pojawi, pod kątem tego, jakie przepisy dekoncentracyjne obowiązują we Francji, Wielkiej Brytanii na przykład, czy w Stanach Zjednoczonych. I wtedy wyciągali wnioski. Natomiast ja się obawiam, że tak czy tak ona będzie jakimś przedmiotem sporu politycznego. Znaczy każda ustawa dzisiaj, którą przygotuje Prawo i Sprawiedliwość, będzie dla jakiejś części społeczeństwa okazją do tego, by mówić o zagrożeniu wolności słowa, o ograniczeniu wolności mediów. No to będą często przez same środowiska, które w minionej epoce tą wolnością słowa się nie przejmowały, niestety. Ale czy będzie, zmierzamy powoli do końca, więc mam jeszcze jedno pytanie a propos politycznej jesieni, czy w ramach tej takiej ofensywy politycznej, my odpoczęliśmy przez ostatni miesiąc, powiedzmy trochę, czy będzie jakaś poważna roszada w rządzie? Rzeczpospolita pisze dzisiaj o tym wspomniane, że zmiany są nieuniknione. Choć miały być przed świętami, potem po świętach wielkanocnych, potem przed wakacjami, potem w czasie wakacji. Jak na razie nic się nie dzieje. No, myślę, że minister Waszczykowski, minister Szyszko są na topie tej listy do wymiany. Dzisiaj mamy pana wicepremiera Glińskiego, który zaczyna już kwestionować te decyzje ministra Szyszki dotyczące Puszczy Białowieskiej w wywiadzie dla Radia Publicznego, dla Radia Wrocław. Więc to zaczyna się i myślę, że minister Waszczykowski pojedzie do Nowego Jorku, a minister Szyszko na polowanie. A profesor Mieczysław Ryba dla Tygodnika w sieci mówi, że różnice zdań mogą być zarówno twórcze, jak i pożyteczne. Jeśli będzie to pod jakąś kontrolą, to rozwiążemy problem wynikający z tego, że dziś nie ma z kim dyskutować w opozycji. Może choć też o to. No nie wiem. Profesor Antoni Dudek postawił niedawno taką tezę, że wystarczy usunąć tych najbardziej kontrowersyjnych ministrów i będzie wszystko, i wtedy rząd będzie wspaniały. Wybranowski, Jarosław Włodarczyk. Musimy kończyć. To była debata dnia w Polsce 24. Do usłyszenia. Powtórka programu. Autopromocja. Czwartek, godzina 15.40. To na antenie Polskiego Radia czas, w którym razem ze związkami zawodowymi, pracodawcami i ekspertami rozmawiamy o najważniejszych problemach społecznych i gospodarczych. Mówimy o nowych czy projektowanych rozwiązaniach prawnych, ważnych dla każdego z nas w codziennym życiu. Anna Grabowska, zapraszam. Autopromocja. To Polskie Radio 24, minęła trzecia. Czas na najważniejsze informacje przed mikrofonem Robert Kawka. Co najmniej dwie osoby zginęły, a kilkadziesiąt zostało rannych w trzęsieniu ziemi na włoskiej wyspie Ischia. Trwa akcja ratunkowa. Jedna z ofiar śmiertelnych to kobieta, którą uderzył fragment gzymsu kościoła w gminie Casamicciola. Nieopodal zawalił się budynek mieszkalny. O szczegółach Piotr Kowalczuk. Z domowiska wydobyto cztery osoby. Pod gruzami znajduje się jeszcze trójka dzieci, z których jedno ma zaledwie 7 miesięcy. Ratownikom udało się dzieci zlokalizować i nawiązać z nimi kontakt. W innych miejscach wyspy wiele domów uległo częściowemu zniszczeniu. Jedną osobę uważa się za zaginioną. Ewakuowano większość chorych z miejscowego szpitala, który uległ uszkodzeniu. Do tej pory udzielono pomocy 25 rannym. Stan dwóch osób określa się jako bardzo ciężki. Do trzęsienia ziemi o magnitudzie powyżej 4 stopni doszło przed godziną 21. W wyniku wstrząsów awarii uległa trakcja elektryczna. Część wyspy pogrążona jest w ciemnościach. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym.
Przenosimy się do kraju. Na drodze ekspresowej S8 rozpoczyna się eksperyment procesowy w ramach śledztwa prowadzonego w sprawie wypadku, w którym w styczniu zginął poseł KUKIZ-15 Rafał Wójcikowski. Od teraz do 5 zostanie zamknięty odcinek trasy pomiędzy węzłami Babsk i Kowiesy w kierunku Warszawy. Drugi już eksperyment procesowy z udziałem biegłych ma za zadanie odtworzenie warunków oświetleniowych, w których doszło do wypadku, mówi prokurator Jacek Pakuła z Łódzkiej Prokuratury Okręgowej. Jest przeprowadzany na wniosek jego z Instytutu Ekspertyz Sądowych z Krakowa. Auto Rafała Wójcikowskiego zjechało na lewy pas oraz uderzyło w barierki energochłonne. Samochód odbił się od nich i stanął w poprzek drogi na prawym pasie. Miał je ominąć lewą stroną kierowca Volkswagena, potem w auto posła uderzył kierowca Forda Transita. Śledczy poszukiwali kierowcy białego tira, który to z prawej strony ominął auto posła Wójcikowskiego, zanim wjechał w nie Ford. Dziennikarz Rzeczypospolitej Marcin Dobski podkreśla, że zeznania świadków wykluczają się. Kierowca białego tira zeznał, jak przekazał rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi.